propozycja, żeby w Polsce były wybory jednomandatowe, uważam, jest może propozycją uratowania tego, na co czekaliśmy od roku 90, a ciągle nie ma. Jest to propozycja dla ludzi, którzy nie chcą się utożsamiać z żadną partią polityczną. Jest to także propozycja dla mieszkańców gmin, żeby częściej chodzili do wyborów, w większej liczbie. To daje ogromne możliwości także dla ludzi, którzy będą odpowiadać za swoje słowa, czyny i za swoją pracę. Jest to moja pierwsza kadencja. Między innymi dlatego postanowiłem kandydować w wyborach na wójta, bo dawała mi szansę właśnie mandatowy wybór. Byłem jedynym lub obok był następny kandydat. Nie wychodziłem z układu partyjnego. Już na początku nie musiałem być zakładnikiem pewnych układów. Daje to mi ogromną siłę i, bym powiedział, odwagę w podejmowaniu różnych decyzji, a także w sporze z radnymi. Tych sporów jest sporo. To często przypominam, że każdy radny to jest tylko jedna piętnasta, bo mamy 15 radnych w gminie. Ja jestem 100% siłą wybraną przez społeczeństwo. Oczywiście w sporze dla dobra gminy, bo taką tylko uznaję taki spór. Inny uważam za awanturnictwo. I uważam także, że przyniesienie to do Sejmu, do Senatu, kiedy będziemy wybierać ludzi odpowiedzialnych z naszego rejonu, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Z ubolewaniem muszę powiedzieć, że daliśmy się sprowadzić do pewnego poziomu podziału politycznego w Polsce. Naprawdę ciągle musimy wybierać. My aktywni, oczywiście, mieszkańcy, aktywni Polacy. A dlaczego? I to są te partie, te same partie. I jakby gdyby człowiek, nie wiem jak się tego przyglądał, to musi się wpisać w pewien układ partyjny, żeby zaistnieć. I niestety wielu wspaniałych ludzi, wiele autorytetów ginie w tej właśnie masie partyjniactwa. Trzeba tak to nazwać. I dlatego jednomandatowy okręg wyborczy jest szansą na przełamanie tego impasu, żeby wreszcie o Polsce decydowali ludzie moralni, odpowiedzialni za siebie, za swoje rodziny i przede wszystkim za naszą ojczyznę. Czy propozycja okręgów jednomandatowych jest bez kazy? Oczywiście, każda rzecz przynosi pewną ryzyko. Dotyczy to przede wszystkim ludzi, ale margines, ludzi, którzy się w tym układzie po wyborze wójtów, burmistrzów, prezydentów nie sprawdzili, jest bardzo mały. Ja myślę, że trzeba próbować. Jest to szansa dla Polski. Polska potrzebuje w tej chwili przede wszystkim odnowy etycznej. A więc ci ludzie, którzy są znani w środowisku, właśnie wszystkich poziomów, poziomu etyki, poziomu zawodu, poziomu wiedzy i zarządzania, w jednym momencie mogą zaistnieć i dać szansę nie tylko dla poszczególnego regionu, ale dla całej ojczyzny. Według mnie Polska powinna przystąpić do, jakbym nazwał, klubu państw, które już mają od wielu, wielu lat jednomandatowe okręgi wyborcze. To Anglia, Stany Zjednoczone, Japonia. Myślę także, że wybór kandydata poprzez jednomandatowy okręg wyborczy daje mu ogromną siłę. Bardzo często jestem na spotkaniach z posłami. Niestety, poseł bardzo często mówi językiem pewnego układu. Brakuje odpowiedzi właśnie tego człowieka, kandydata, którego wybraliśmy tak naprawdę. Bardzo często zwraca się, to jest moje zdanie, ale niestety będę musiał poczekać na zdanie naszego klubu. Z tym trzeba skończyć. Wkraczamy już w bardzo przyspieszony rozwój Polski. Ostatnie wydarzenia w Gruzji udowadniają, dyskusja na temat tarczy, co może zrobić człowiek pojedynczo, a co robi układ partyjny, który w pewnym momencie staje się ważniejszy niż inny.